Dzień dobry. 7 września 2020. Tym razem nasza reprezentacja wygrała z Bośnią i z Hercegowiną 2-1 Widzę Narodów, edycja 2020-2021. Pewna mobilizacja naszych piłkarzy i słabszy rywal to pozwoliło na to, że tym razem jest zwycięstwo. Tylko pytanie: jaki jest w tym udział trenera Jerzego Brzęczka? Jedno jest pewne, z taką grą. Jak w ostatnich dwóch meczach, ciężko będzie coś zdziałać w przyszłorocznym Euro. Obejrzałem dużo analiz po tym spotkaniu, po spotkaniu z Bośnią i z Hercegowiną i moim zdaniem jedno z najciekawszych spostrzeżeń to jest wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego, który na kanale sportowym stwierdził, że Jerzy Brzęczek powołuje młodych piłkarzy z młodzieżówki Czesława Michniewicza, którzy mogliby u niego zagrać w eliminacjach, po to, żeby młodzieżówka za bardzo nie urosła. Ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że jednak, że, że jednak Jerzy Brzęczek. Tak nie robi. To wszystko. Dziękuję za uwagę, i do zobaczenia następnym razem.